Witajcie, kochani. Jestem wdzięczny Panu Bogu, że kolejny raz mogę uczestniczyć, być na dniach skupienia i chciałbym już teraz przekazać Wam takie serdeczne pozdrowienia z Legnicy, szczególne od mojej żony, naszych dzieci. Mój syn kiedyś też tu już usługiwał na dniach skupienia, jest już od kilku lat pastorem jednego z kościołów, w tej chwili we Wrocławiu, a więc jesteśmy taką pastorską rodziną. Nasza córka mieszka w takiej małej miejscowości koło Namysłowa i tam w kościele też odpowiedzialna jest za uwielbienie. I mamy jeszcze 15-letniego syna, który jest pół głowy wyższy ode mnie. Taki naprawdę chłopak, ale bardzo ma taką naturę misyjną i już oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Przyjął chrzest, został napełniony Duchem Świętym i wspiera nas też razem w działaniu. Moi kochani, oczywiście wszystko zaczęło się od takiego dnia, kiedy potrzebowałem bardzo pomocy, dlatego że znajdowałem się w takiej sytuacji, jak może dziś znajduje się wielu z was, tylko wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem. Miałem zaledwie 23 lata. Moja żona, dziecko, mieszkaliśmy w garażu, bo nie mieliśmy pieniędzy, byliśmy bardzo biedni. Było bardzo, bardzo źle. Moje uzależnienie rozpoczęło się we wczesnym dzieciństwie. Ja wychowany byłem bez ojca. Mój ojciec zmarł, kiedy skończyłem 2 latka. 1 czerwca skończyłem 2 latka, a 22 czerwca, na drugi dzień, mój ojciec w wieku 39 lat umarł na raka. Została matka z 3 dzieci, 2 starsze siostry i ja. Mieliśmy wielki żal do Pana Boga i pytaliśmy się: Boże, za co? Co my takiego zrobiliśmy? Wiecie, taka porządna rodzina, normalnie funkcjonująca. Staraliśmy się pomagać innym ludziom, byliśmy otwarci na potrzeby. Nie było w tej rodzinie nałogów, nie było jakichś trudnych wydarzeń. Tym bardziej to bolało i było pytanie dlaczego. Bo wiecie, kiedy złe rzeczy spotykają złych ludzi, to rozumiemy, ale dlaczego nas spotykają? Prawda? A więc Boże, dlaczego, za co? I z takim pytaniem dorastałem. Ja nie pamiętam ojca, miałem 2 latka, więc moja pamięć nie sięga tamtego czasu. Pamiętam natomiast wydarzenie, które miało miejsce rok później. To jest taki przebłysk. Miałem wtedy już 3 lata i z dziećmi bawiłem się koło budowy garaży i tam były doły z lasującym się wapnem i starsze dzieci przeskakiwały przez te doły i ja w pewnym momencie rozpędziłem się i wpadłem w sam środek dołu z lasującym się wapnem. Dzieci zaczęły krzyczeć, dlatego że w pełni się zanurzyłem. Jakiś pracownik był, więc wziął jakieś widły czy łopatę i po prostu wygarnął mnie z tego wapna, ale ja nic nie widziałem. Przyjechało pogotowie, zawiozło mnie do szpitala. Po 6 dniach próby odzyskania wzroku lekarze poprosili moją matkę i zaczęli ją przygotowywać na ewentualność, że nie odzyskam wzroku. Wtedy ona przeżyła też załamanie nerwowe i to takie bardzo mocne. Rok wcześniej zmarł ojciec, a teraz lekarze mówią, że moje dziecko, które ma 3 lata, może nigdy nie będzie widziało. Po 11 dniach zacząłem widzieć, moja mama nie dowierzała temu i jeszcze jak już dorastałem jako chłopiec, bardzo często nie rozumiałem tego, dlaczego często woła mnie gdzieś do siebie i mówi: posłuchaj, spadła mi zapałka, spadł mi jakiś mały guziczek, podnieś mi. Ja nie rozumiałem, dlaczego siostry są obok mamy i ona nie każe im podnieść, tylko mnie woła. Ale moja mama cały czas miała potrzebę sprawdzać, czy ja widzę. Wiecie, kiedy miałem już 5 lat, zacząłem zauważać, że jestem inny niż inne dzieci. Zadawałem sobie pytanie, na które nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Dlaczego inne dzieci mają tatusiów, a ja nie mam? Wiecie, chłopak ma mamę, 2 siostry, ale tak naprawdę największą radością by był autorytet mężczyzny. Dlatego bardzo kochałem przebywanie w obecności mężczyzn. Kiedy miałem 7 lat i poszedłem do szkoły, moja mama ciężko pracowała. Ona postanowiła, że nigdy nie wyjdzie drugi raz za mąż, ale dom będzie funkcjonował tak, jakby żył ojciec. Ona pracowała w takim biurze rozrachunków zagranicznych na kolei, więc rano szła do pracy i często pracę przynosiła do domu i tam siedziała, pisała. Pamiętam, szedłem spać, ona pisała, budziłem się, ona to robiła, dlatego że chciała, żeby dom funkcjonował tak, jakby ojciec żył. Dlatego też nie miała tyle czasu, ile na pewno chciałaby nam poświęcić. I już jako chłopiec taki, kiedy rozpocząłem szkołę, mając 7 lat,
otrzymałem od mamy kluczyk od domu na takiej kokardce i powiedziała mi, pamiętam to bardzo dobrze, bo ona wielokrotnie, właściwie każdego dnia mi to przypominała. Pamiętaj, niech cię ręka boska broni, żebyś w czasie nieobecności w domu mojej kogokolwiek do domu wpuszczał. Drugie, pamiętaj, żebyś niczego z chałupy nie wynosił. Ale trzecie było najważniejsze. Pamiętaj, abyś nie chodził do parku. Mojej mamie nie chodziło o cały park, ale chodziło o pewną część tego parku. To była taka ciemna strona tej dzielnicy. To było bardzo niebezpieczne miejsce. Tam często było słychać, jak milicja przyjeżdżała na sygnale. Tam często dochodziło do różnych rozrób. Ale ja wiedziałem jedno. Tam są mężczyźni. A ja tak bardzo potrzebowałem relacji z nimi, autorytetu tych mężczyzn. Więc pewnego dnia, nie zwracając uwagi na te przykazania, podjąłem decyzję pójść do tego parku. I tam w tym miejscu, jak zawsze, na tych połamanych ławkach oni siedzieli, mieli butelki z jakimś winem, piwem pod nogami, rozmawiali, było bardzo głośno. I kiedy tak, jako mały chłopiec, podszedłem do nich, jeden z nich, który tam siedział, pamiętam, wydawało mi się, że był naprawdę bardzo zbudowany, miał pocięte, jednocześnie wytatuowane ręce, spojrzał na mnie i mówi, hej, malutki, chodź tutaj do mnie. Ja bardzo się tego przestraszyłem, więc tak ostrożnie zacząłem do niego podchodzić. On mówi, mieszkasz tutaj gdzieś, niedaleko? Ja mówię, tak. On mówi, no to skocz do domu i przynieś mi szklaneczkę. Więc wiecie, pobiegłem do domu i z najlepszego serwisu musztardówek, bo tam to od razu działka była, nie wiem, czy pamiętacie, tu starsze pokolenie może pamięta te z tymi brączkami szklaneczki. Takich już chyba nigdy nie będzie. Nie mów, że dawne dni były lepsze od tych. I wiecie, wziąłem z tego zastawu szklaneczkę i pobiegłem i tak z daleka podchodzę do niego i tak na bezpieczną odległość, bo wiedziałem, że to jest niebezpieczne miejsce, że są ludzie bardzo niebezpieczni, więc tak tę szklankę mu podałem, a on mnie chwycił za rękę, pociągnął do siebie, posadził na kolana, tak wziął mnie za ramię, objął i mówi, mały, super się spisałeś. A ja poczułem się jak w niebie. Posłuchajcie, chłopiec, który ma 7-8 lat, nie ma ojca. Jego marzeniem jest to, żeby mieć ojca. Mi się śniło po nocach, że moja mama za mąż wyszła. I teraz siedzę na kolanach takiego wielkiego chłopa, potatuowanego, w dżinsowej jakiejś kamizelce, co wtedy nie było czymś normalnym. I po chwili on, wiecie, wziął tę szklaneczkę, otworzył wino, nalał do niej i mówi, za to, że tak dobrze się spisałeś, napij się ze mną. To już pomyślałem sobie, że mam nowego przyjaciela. Oczywiście wypiłem tę szklankę, wtedy wyciągnął papierosy i mówi, zapalisz? Pomyślałem sobie, jak powiem, nie zapalę, to mnie zrzuci z tych swoich kolan, więc mówię, pewnie. Wiecie, miałem 7-8 lat, kiedy miałem 12, próbowałem rzucić palenie, ale nie byłem w stanie, dlatego że uzależnienie było zbyt silne, a rzucić chciałem dlatego, że już gdzieś tam przewody pokarmowe troszeczkę zaczęły nawalać od nikotyny. I wtedy rozpoczęła się moja historia z uzależnieniem. Oczywiście to nie jest tak, że na drugi dzień stałem się człowiekiem uzależnionym. To był cały proces. Proces, kiedy nagle moja mama idzie na wywiadówkę, przychodzi i mówi, co się z tobą dzieje. Okazuje się, że w międzyczasie nauczyciele wzywają do szkoły czy dyrektor szkoły. To przychodzi moment, że dzielnicowy przychodzi do domu. Jest coraz gorzej. Coraz częściej wyczuwa ode mnie alkohol, mówi, ty piłeś. Oczywiście nigdy się nie przyznawałem. Pamiętam, jak pewnego dnia przyszedłem kolejny raz kompletnie pijany do szkoły i dyrektor już był tak poirytowany, że już nie miał zamiaru matki wzywać, tylko zadzwonił wtedy jeszcze po milicję. Przyjechała milicja, zabrała mnie na izbę wytrzeźwień. Na drugi dzień zawieziono mnie do komendy dzielnicowej, dlatego że właśnie byłem dzieckiem, więc nie mogli mnie wypuścić samego. I za kilka dni dostałem wezwanie i wtedy rozpoczęły się spotkania z psychologami, spotkania terapeutyczne, aby w tym młodym chłopaku wzbudzić pragnienie, żeby zmienił swoje zainteresowania. Pamiętam te spotkania z psychologiem, zawsze starałem się tak z nim rozmawiać, żeby on był bardzo zadowolony. I miałem wrażenie, że kiedy wychodzę, to on jest zadowolony, ja jestem zadowolony.
Oczywiście obiecałem mu, że ja już absolutnie, ja już w ogóle zapomniałem, że takie towarzystwo kiedyś istniało w moim życiu, ale oczywiście wychodząc z komendy, gdzie szedłem, prosto do parku. Skończyłem szkołę podstawową, a to, że skończyłem w normalnym czasie, to dlatego, że chyba w 5., 6., 7. klasie moja mama, wiecie, przychodziła do szkoły pod koniec roku i troszeczkę na łzy tak prosiła, żeby mnie przepchnąć do następnej klasy, bo to półsierota, no bo ona sama, bo z trójką dzieci. I tak wiecie, jakoś tam udawało mi się. Poszedłem do szkoły zawodowej przy zakładowej. Moja ciocia pracowała w drukarni, więc mama z nią rozmawiała. Dobrze, niech idzie na drukarza, przynajmniej będziesz miała jakąś tam, będziesz mogła go obserwować, mieć go pod kontrolą. I rozpocząłem edukację w szkole zakładowej, przy zakładowej. Skończyłem tę szkołę. Mam zawód kopista trawiarz, jest to taki dział chemigrafii. Dziś już chyba nie funkcjonuje nawet taki dział, dzisiaj technologie są zupełnie inne. Ale krótko po zakończeniu pracy, może to trwało 5-6 miesięcy, ciągi były już tak silne i nie byłem w stanie już niczego kontrolować, że porzuciłem pracę. Wiecie, wtedy to były czasy, kiedy pracować każdy pracował. Mówiło się niebieskie ptaki na tych, którzy nie pracowali. Jeżeli ktoś nie pracował, to dlatego, że nie chciał pracować, a nie dlatego, że nie miał pracy. Nie było czegoś takiego, nie mam pracy. A więc dla młodych ludzi to może zupełnie obca rzecz. Kiedyś jak ktoś szedł do zakładu, to w nim pracował aż do emerytury. Dzisiaj, kiedy idę do szkoły na spotkanie, bo jest w trzeciej gimnazjum nasz najmłodszy syn, no to mamy spotkanie jako nauczyciele z jakąś tam panią, która mówi, że tak naprawdę to pokolenie waszych dzieci, oni już mogą liczyć tylko na to, że pierwsza ich praca, którą będą mieli, to będzie trwała 3 lata i tak mniej więcej co 3 lata będą musieli zmieniać zawody. Dlatego, że tak wygląda rynek. I mało tego, jeszcze będą musieli sami sobie organizować miejsca pracy. A więc sytuacja będzie coraz trudniejsza. Ona wcale nie będzie lepsza, mimo niezadowolenia społecznego, jaki jest. Dlatego, że mamy potężny postęp technologiczny, który doprowadził do zamienienia ludzi na maszyny. A ludzie potrzebują pracy. Ale wrócę do tamtego czasu. Więc porzucenie pracy, rodzina przerażona, zwołano spotkanie rodzinne. Jak pomóc Markowi, bo to jest taka czarna owca w rodzinie, więc tam dyskutują, co można by było zrobić. Trzeba coś zrobić, 19 lat, już praktycznie mogą go w każdej chwili zamknąć. Nie ma pracy, z takimi referencjami nigdzie go nie przyjmą. Jak ratować tego młodego chłopaka? Te spotkanie z psychologami niewiele zmieniają w jego życiu. Więc ktoś tam zrobił hasło. Najlepiej go wysłać do wojska. I najlepiej, żeby tam został. Tak, bo jak zostanie w wojsku, to wiecie, pójdzie na zawodowego, to mu dadzą służbowe mieszkanie, służbowy mundur, służbową żonę. Tam wszystko służbowe miało być. Więc nie walczyłem z tym i rozpocząłem naukę. W Jeleniej Górze wtedy była Wyższa Oficerska Szkoła Wojsk Radiotechnicznych, a przy tej szkole była Szkoła Chorążych. I poszedłem na tę Szkołę Chorążych Wojsk Radiotechnicznych, ale po 4 miesiącach stwierdziłem, że ze mnie nie będzie dobrego zawodowego żołnierza i bez żadnych jeszcze konsekwencji finansowych, bo tam musiałbym ponosić pewne konsekwencje finansowe, gdyby ten okres czasu przekroczył 5 roku z powodu tego, że otrzymywałem edukację, umundurowanie i tak dalej. I mogłem przejść do służby zasadniczej. Oczywiście cały czas piłem, kiedy wyszedłem z wojska, a wyszedłem rok wcześniej, bo moja mama zaczęła bardzo poważnie chorować na kręgosłup i był taki paragraf PF10 Ministerstwa Obrony Narodowej, który pozwalał, że jeżeli ktoś jest jedynym żywicielem rodziny, to drugi rok służby wojskowej, wtedy była 2-letnia służba wojskowa, drugi rok służby wojskowej może odrabiać przez 2 lata w zakładzie zmilitaryzowanym. I oczywiście ja skorzystałem z tej możliwości. I rok wcześniej wyszedłem z wojska i rozpocząłem w takim wojskowym rejonowym zarządzie kwaterunkowo-budowlanym, pamiętam pełną nazwę, chociaż mój angaż pierwszy był bardzo interesujący, bo dostałem angaż w ramach tego odrobienia wojska, robotnik transportowy do prac szczególnie ciężkich. I rozpocząłem tam odrabianie wojska i ktoś znów w rodzinie powiedział, no co tu by zrobić? Już jest taki stary. Może gdybyś się ożenił, to by zmądrzał. To wiecie, to już mi nawet się podobał ten pomysł.
I pamiętam, jak kiedyś biegłem do mojego wujka po schodach, taka fajna dziewczyna wpadła mi w ręce, okazało się, że to sąsiadka, więc z moją kuzynką zacząłem rozmawiać, umówiłem się z tą sąsiadką, no i zaszła w ciążę. Nasze wartości etyczno-moralne, ja wiem, ja dzisiaj jestem pastorem i nie patrzcie, że to pastor zrobił. Pastorzy takich rzeczy nie robią. Jako że nasze wartości etyczno-moralne praktycznie nie istniały, a ona też wychowywała się bez ojca od 16 roku życia, potrzeba bycia w relacji z kimś. Bo tak naprawdę, bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdujesz, nigdy nie tracisz potrzeby bycia kochanym. To jest coś, czego alkohol nie zabierze, nic tego nie zabierze. Tylko niewłaściwie nieraz próbujemy tę miłość zaspokoić. Więc skoczyliśmy od razu do łóżka. I kiedy ona zaszła w ciąży i powiedziała o tym, musieliśmy coś postanowić. To był 80. rok. Aborcja była czymś normalnym. Każdy lekarz młodej dziewczynie pytał się, czy nie chce aborcji, kiedy była na przykład panną, bo to był jakiś sposób rozwiązania problemu. I w zasadzie zastanawialiśmy się o tym, dlatego że nasze wartości były żadne, a poza tym nasza relacja była bardzo powierzchowna i tak naprawdę ani ja, ani ona nie byliśmy przekonani, że to jest ta osoba, z którą powinienem spędzić resztę życia. Więc raczej byliśmy na tym, że ten problem w jakiś sposób będziemy tak rozwiązywać. Powiedzieliśmy to naszym matkom. Nasze matki się znały, bo gdzieś się też razem wychowywały. Więc nasze matki, moja matka powiedziała do mnie, ona? Absolutnie nie. Jej mama powiedziała, on? Absolutnie nie. Więc jeżeli nasze matki powiedziały nie, to my powiedzieliśmy, a właśnie, że tak. No, tak to się funkcjonowało. I wzięliśmy ślub. Mieliśmy wielkie wesele, 14 osób było na tym weselu. Nie mogliśmy mieszkać w naszych rodzinnych domach, więc musieliśmy zamieszkać gdzieś, na co nas było stać, stąd ten garaż. Garaż, który miał 9 metrów kwadratowych wtedy, właśnie ta komórka. Nie było tam wody, nie było ogrzewania, taki mały piecyk, gdzie jak rozpalaliśmy tam w tym piecyku zimą, to musieliśmy otwierać okno i drzwi, żeby była cyrkulacja powietrza. Tam urodziło się dziecko. Pamiętam, jak po kilku miesiącach zaczęło mieć bardzo silne bóle reumatyczne z powodu wilgoci. On urodził się 8 grudnia. To było czymś takim bardzo, bardzo trudnym. Dziecko do spania ubieraliśmy tak, jakbyśmy na spacer mieli z nim wyjść. Bo kiedy nad ranem budziliśmy się, to dosłownie para z ust leciała. Czy takiego chciałem życia? Czy takiego chciała moja żona? Pewnie, że nie. Mało tego, ona nie wiedziała, że wychodzi za mąż za człowieka uzależnionego. Bo kiedy spotykaliśmy się, starałem się być trzeźwy. A nawet jak wieczorem się spotykaliśmy, to rano piłem, po południu trzeźwiałem, jakieś tam, wiecie, coś tam zjadłem miętowego. Oczywiście moja żona zawsze to wyczuwała. I mówi, oj, Marek, czy ty piłeś? Ja mówię, ja? Czy to oszalałaś? Wiedziałem, że nie mogę za bardzo uciekać w tym kłamstwie, no bo piłeś. Schwalany byłem jeszcze rano. Więc po chwili, wiedząc, że nie mogę uciec, że jednak śmierdzi ode mnie, to nagle robiłem mniej więcej tak. Wow! Ale ty masz węch! Rano przy śniadaniu pół szklanki piwa wypiłem. Ja zapomniałem zupełnie o tym. Wiecie, a więc dobrze potrafiłem zagrać. Po ślubie już nie jesteś w stanie grać. Wiecie, na dniach skupienia my tutaj wszyscy możemy grać. Wy możecie grać super słuchaczy, ja mogę grać super mówcę. W ogóle możemy stworzyć super atmosferę, ale tak naprawdę jacy jesteśmy, to na co dzień jest wiadomo, w takim ciągu naszego życia. I kiedy przyszło małżeństwo, okazało się, że moja żona musiała zderzyć się z czymś, na co nie była przygotowana. Przychodziły momenty bardzo kryzysowe, na przykład nasz syn miał 16 miesięcy. Ja z kumplem zaprosiłem go do siebie, kupiliśmy jakieś tam kilka tanich win, zaczęliśmy pić. Moja żona na takim elektrycznym, takiej grzałce gotowała kaszkę i ja miałem uważać na dziecko. Oczywiście nie byłem w ogóle nim zainteresowany.
A ten dzieciak w pewnym momencie podszedł do tej gotującej się kaszki, chwycił za sznurek i ta kaszka mu poleciała na ręce. On miał takie nylonowe śpioszki, to one wtopiły mu się w ciało. Miał 16 miesięcy, nie muszę wam mówić, jaki przerażający krzyk. Moja żona nie mogła sobie z tym wszystkim poradzić. Pamiętam, jak pewnego dnia chciała odebrać sobie życie. Dobrze, że byłem na tyle trzeźwy, że mogłem odciąć ją. Wiecie, było tragicznie. Czy ja chciałem być takim chłopakiem? Nie! Gdybym was zadał pytanie, czy planowaliście być alkoholikami? To w ogóle głupie myślenie. Tego się nie planuje, mało tego. Nigdy nie wierzysz w to, że akurat ciebie to może spotkać. Ja myślę, że wielu z was cały czas jeszcze myśli, ja jeszcze sobie radzę. Prawda? Mamy taki syndrom Kowalskiego. I ten syndrom nie pozwala nam, ażeby wyjść z problemu. Wiecie, na czym ten syndrom polega? Zaczynasz się porównać z innymi ludźmi. I kiedy porównujesz się z innymi ludźmi, najlepiej gorszymi od siebie, wtedy okazuje się, że wszystko jest w porządku. Bo ja nie jestem jak ten Stachu. On denatura chlał, a ja nie. No może tam kiedyś, ale nie za dużo. On chleje codziennie. Ale już jestem lepszy. A Zichu? Pewnie, że jestem lepszy. Przez 7 dni w tygodniu lał żonę, a ja tylko 3 razy dziennie. Tylko 3 razy w tygodniu. Jestem lepszy. Prawda? Lubimy się porównywać z innymi i wtedy, kiedy porównujemy się z innymi, najlepiej gorszymi od siebie, to wtedy mówimy, jeszcze nie jest tak źle. Ja alkoholik, jaki alkoholik? Przecież za swoje piję. Ja alkoholik, jaki alkoholik? Przecież ja mam robotę. Ja alkoholik, jaki alkoholik? Przecież mam rodzinę. Prawda? A więc jak bardzo szybko potrafimy sobie coś wziąć, żeby wytłumaczyć i pokazać, że wcale nie jest jeszcze tak źle, że są inni gorsi od nas i oni o wiele bardziej potrzebują, a więc ja jestem w porządku. I to jest bardzo niebezpieczne, bo alkoholizm to wcale nie jest standard życia, ale jest to po prostu utrata kontroli. Na przykład nad piciem czy nad narkotykami, jeżeli staje się narkomanem. Utrata kontroli. Wiecie, ilu nauczycieli dzisiaj jest osobami uzależnionymi od alkoholu? To jest tak zwane picie weekendowe. Czekają na piątek. W piątek zaraz po pracy piją. W sobotę jeszcze więcej, w niedzielę trzeźwią, a w poniedziałek idą do pracy trzeźwi. I potrafią do piątku nie ruszać alkoholu, ale w piątek po południu dokładnie wszystko zaczyna się od nowa. Są to osoby, które mówią, jaki ja mam problem? Ja przecież codziennie nie piję. Bo alkoholik to przecież trzeba codziennie pić. Pamiętam, kiedyś z nauczycielką rozmawiałem, która miała ten problem i powiedziałem, dobrze, posłuchaj, zrobimy taki mały test. Przez najbliższe 3 miesiące nie wypijesz w czasie weekendu, okej? Okay? Ona mówi, jasne, nie ma problemu, przecież ja nie mam żadnego problemu. Tak myślała do wtorku. Ale wiecie, co zaczęła w środę mi mówić? Posłuchaj, ale w końcu nikt nie będzie mnie zmuszał, co ja mam robić. W czwartek już unikała mnie, a w piątek po południu dokładnie to samo zrobiła, co w każdy w piątek. Mimo, że jeszcze w poniedziałek mówiła, mi to nie grozi, przecież ja nie muszę tego robić. A więc to nie chodzi o to, kim jesteś, co masz, jaki posiadasz stan majątkowy. Możesz być bardzo bogatym człowiekiem, a jednocześnie bardzo zagubionym. Czy ja planowałem być takim człowiekiem? Pewnie, że nie. Miałem swoje marzenia, pragnienia. A wylądowałem na samym dnie. I w zasadzie tak historia mogłaby się zakończyć. Ale pamiętam, jak pewnego dnia chodziłem po dzielnicy, na której mieszkaliśmy. To było w Bydgoszczy, na Szwederowie, na ulicy Gołębiej mieliśmy ten garaż wynajęty. Tam jest garaż. On już tak ładnie wygląda. On zupełnie dzisiaj inaczej wygląda niż wtedy, kiedy my w nim mieszkaliśmy. I kiedy tak chodziłem, wiecie, błąkałem się po tej dzielnicy, bo szukałem kogoś, kogo mógłbym naciągnąć na jakiś tani alkohol, na jakieś tam piwo, wino, niedaleko była taka pijalnia piwa. I wiecie, z daleka, pewnego dnia tak bujając się po tej dzielnicy, zauważyłem, idzie chłopak. Mówię, znam go, to Bogdan. Wow, razem wychowywaliśmy się na dzielnicy, on był złodziejem kieszonkowym. Wiecie, jako dzieciak okradał kioski ruchu, kiedy były takie drewniane kioski ruchu. Zawsze prosił, żeby pani wyciągnęła z tego i tam wyciągał pieniądze jej z koszyczka, do którego wkładała drobniaki. Kiedy go zobaczyłem, mówię, Boguś, kopelat, co u ciebie?
On był dobrze ubrany, elegancko wyglądał, więc pomyślałem sobie, o, dobrze, że go dzisiaj spotkałem. On mówi, wiesz Marek, u mnie wszystko w porządku, ale widzę u ciebie chyba nie za bardzo. Widzę, że źle wyglądasz. A ja do niego mówię, wiesz, za chwilę możesz to zmienić. Tu już niedaleko pijania piwa. I wiecie, tak ciągnę go, żeby tak, no i co tam u ciebie? I tak w stronę tej pijalni idziemy. I on mówi, Marek, wiesz co? To, że ja dzisiaj jestem zupełnie inny człowiekiem, to nie dlatego, że tak sobie postanowiłem. Przecież razem się wychowaliśmy na podwórku. I chcę ci powiedzieć, że jest ktoś, kto może zmienić twoje życie. Jest ktoś, kto ciebie kocha i może zmienić całkowicie twoje życie. To było dla mnie już za trudne. Mówię, kocha? Kto może kochać kogoś takiego jak ja? Matka jedynie mnie kocha. Za co mam je kochać? Za to, że rozwaliłem życie swoje, życie mojej rodziny, że moje dziecko się boi na mój widok, kiedy wchodzę do tego garażu? Wiesz, jest ktoś, kto nie tylko ciebie kocha, ale jest ktoś, kto może zmienić twoje życie. Wtedy się roześmiałem, mówię, daj sobie spokój. Już tylu, co mi zmieniało moje życie. Moja rodzina próbowała zmienić moje życie. Terapeuci próbowali zmienić moje życie. Kiedyś ktoś mi powiedział taką mądrą rzecz i powiedział tak. Marek, jeżeli ty sam sobie nie pomożesz, to nikt tobie nie pomoże. Wiecie, dla mnie to było bardzo inteligentne i bardzo mądre. To jest racja. Jeżeli ja sam sobie nie pomogę, to nikt mi nie pomoże. Ale nie muszę wam mówić, jaki przeszedłem dramat i zawód, kiedy stwierdziłem, że ja sam nie jestem w stanie sobie pomóc. Cała moja silna wola, branie się w garść. Zawsze wiecie, ten pierwszy krok. Jestem uzależniony, sam z tego nie wyjdę, potrzebuję pomocy. Już przerabiałem, już tam po tych krokach sobie stąpałem. A więc mówię, o czym ty mówisz? Byłem kompletnie nieprzygotowany na to, co usłyszę. On później powiedział mi tak, Marek, gdybym wiedział, jak ty zareagujesz, nigdy bym ci tego nie powiedział. A ja nie byłem przygotowany na to, co usłyszę. Bo on nagle tak się zatrzymał, spoważniał i powiedział, Marek, Bóg ciebie kocha. Jezus umarł za ciebie na krzyżu. On może zmienić całkowicie twoje życie. Wiecie, a ja się wściekłem. Bóg? Jaki Bóg? Gdzie był Bóg, kiedy mój ojciec umierał, mając 39 lat? Gdzie był Bóg, kiedy matka z trójką małych dzieci została? Gdzie był Bóg, kiedy wpadłem do wapna, nie widziałem na oczy, a matka przeżyła załamanie nerwowe? Gdzie był Bóg w czasie wojny, kiedy dzieci w obozach koncentracyjnych ginęły? Wiecie, odepchnąłem go od siebie i odszedłem. To była chyba jego najgorsza ewangelizacja w życiu. Ja dużo opowiadam Ewangelię ludziom, ale jeszcze nigdy nikt tak nie zareagował, jak ja kiedyś zareagowałem. Odepchnąłem go od siebie i odszedłem. Wściekły? Ale tam w serduchu cały czas się powtarzało, co on pieprzy? Staram się bardzo delikatnie tu mówić to, co myślałem. Nie mogłem sobie z tym poradzić. Pamiętam, jak niedziela przyszła i znów wyszedłem z tego garażu i znów błąkam się po tej dzielnicy i patrzę, znów on idzie z jakąś taką wielką czarną księgą pod pachą. Ja mówię, Boguś, gdzie idziesz? On mówi, a nie będzie się to obchodziło. Ja mówię, mów, gdzie idziesz? On mówi, idę do kościoła. Tak spojrzałem na niego, mówię, jak do kościoła? Ty idziesz tam, a kościół jest tam. A on mówi, bo ja idę do takiego innego kościoła, jak chcesz, to chodź ze mną. Moja edukacja religijna była taka. Jest tylko jeden kościół, a później ci, co po domach chodzą. Więc od razu powiedziałem, ja nigdzie po chałupa chodzić nie będę. Wiecie, to był rok 80. Ameryka to było coś takiego
o czym się marzyło, co się oglądało tylko w filmach. I on mówi, bo wiesz, to jest taki inny kościół. Ten kościół to taki amerykański, taki ten kościół, tam pastor jest. Ja mówię, wow, to jak w westernie. No tak, ja słowo pastor to tylko w telewizji w westernie słyszałem, nawet nie pamiętam w jakim filmie. I wiecie, nie miałem co z czasem zrobić. I mówię, idę z tobą. I poszedłem z nim. Nieduży budyneczek, dużo mniejszy od tego. Salka, dwa rzędy, ławeczek. I tak wiecie, wchodzisz, patrzysz i mówisz, do czego oni tu się modlą? Nic nie ma. Nagle młodzi ludzie wychodzą, biorą gitary i zaczynają śpiewać. Pamiętam ten hit. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Wow, ludzie klaszczą. Ja mówię, ale cyrk. Wczoraj uważnie słyszałem siostry świadectwo. Piękne świadectwo. Byłem bardzo poruszony. Wiecie, tam w głowie buzowało się. Kiedy skończyło się to spotkanie, wróciłem do tego garażu, do domu i miałem takie mieszane uczucia. Moja żona mówi, gdzie byłeś? Ja mówię, wiesz, w takim kościele. I zacząłem się nabijać z tego miejsca, ale w tygodniu coś mnie cały czas ciągnęło, żeby znów tam pójść w niedzielę. I przez tydzień piłem, a w niedzielę szedłem do tego kościółka. Pamiętam, jak pewnego dnia koło takiego starszego mężczyzny sobie usiadłem. No i tak jak zawsze, no to bracie i siostry, powstańmy, teraz będziemy śpiewać, ludzie śpiewają. A teraz, kto ma w sercu pragnienie się pomodlić, niech się pomodli. I nagle ten starszy brat, który koło mnie stał, podnosi ręce i modli się taką modlitwą. Boże, dziękuję Ci, że Ty wyrwałeś mnie z tego piekła. Dziękuję Ci, że mogę być wolny, że nie muszę pić. Dziękuję Ci, że moja rodzina jest ze mną, że moja żona wróciła do mnie z dziećmi. Dziękuję Ci za wolność Twoją, że jestem trzeźwy już tam kolejny rok. Wiecie, jak ja to słyszałem, to dosłownie tak przy nim stałem, tak się odwróciłem i tak patrzę, mówię, co on gra? Jaki wolny! Wiecie, ja już miałem edukację w kierunku uzależnień. Przecież to jest choroba, choroba nieuleczalna, nie można jej wyleczyć, można zaleczyć, można jedynie zatrzymać i z tak zatrzymaną trzeba żyć do końca życia. Człowiek uzależniony jest do końca życia uzależniony. Możesz być trzeźwym alkoholikiem, ale nigdy niewolnym człowiekiem. Tego nie ma, to jest takie... Co on gra? Ale z drugiej strony, wiecie, ja wychowałem się z tymi ludźmi. Widziałem, że na pewno to jest człowiek ze środowiska. Więc coraz bardziej mnie to zaczęło interesować. I znów, przez cały tydzień piłem, a w niedzielę szedłem do kościółka. I pamiętam, któreś niedzieli byłem tak poruszony tym spotkaniem, że dokonałem takiego szczególnego postanowienia. Od dziś dla tego kościółka i dla Pana Boga będę innym człowiekiem. Koniec z piciem, koniec z paleniem, koniec z wszystkim, koniec z przeklinaniem. Od dziś dla Pana Boga i dla tego kościółka. Wróciłem do domu. Moja żona później mówiła, ty już chyba nigdy taki już później nie byłeś. Anioł mało. Trwało to 11 dni. Byłem na urlopie, ale urlop się skończył. W tej pracy, w której pracowałem, to było tak troszeczkę jak w takim sanktuarium. Chodzi o pewne formy, o pewną liturgię. Przychodzili pracownicy, taka drewniana była szafa, taka piszcząca. Jedna osoba otwierała, wyciągała szklaneczki, rozkładała przy każdym, kto był. Później patrzył przez okno, czy wartowników nie ma. Wyciągał pół litra, otwierał, rozlewaliśmy, piło się i szło się do pracy. Więc kiedy polał i również mi polał, pomyślałem sobie, co ja mam robić. Powiem, że nie piję. To mi zaraz zadadzą pytanie, dlaczego? Jak powiem, że poszedłem do kościółka, to powiedzą, tego to już ładnie rozniosło, nawiedzony. To może powiem, że jestem chory. Ale pomyślałem sobie, jak powiem, że jestem chory, to mnie do lekarza wyślą. Więc myślę, że tu mnie zrozumiecie. Tylko jeden i koniec.
Widzę, że rozumiecie mnie. A więc tylko jednego, a później, kiedy polał, to już wiecie, a ten to już będzie ostatni. A później przyszedł jeden z najbardziej czarnych momentów w moim życiu, bo bałem się trzeźwieć. To był najtrudniejszy okres. Bałem się trzeźwieć. Wiecie, miałem dziwne przekonanie, że zrobiłem coś tak złego, że kiedy spojrzę w górę, to jakaś kara mnie spotka i trupem padnę. Kiedy moja żona mówi, no co jest niedziela, idziesz tam do tego kościółka? Oczywiście nie miałem zamiaru już tam iść. Miałem przekonanie, że ci ludzie źle o mnie myślą, źle o mnie mówią i kiedy tam przyjdę, to po prostu w czapkę od nich dostanę, więc po co będę tam szedł? Przecież oni i tak mnie nie kochają. Piękna ta zachęta była o to, żeby coś dobrego powiedzieć drugiej osobie i o tej miłości. Więc przestałem trzeźwieć, przestałem chodzić do tego kościółka i prawdopodobnie ta historia tak by się zakończyła, gdyby nie to, że ten chłopak, Bogdan, pewnego dnia ze swoją dziewczyną przyszedł do mnie, właściwie do nas, i dali nam zaproszenie na swój ślub. I powiedzieli, Marko, Ewo, chcielibyśmy bardzo, żebyście byli na naszym ślubie. Ja mówię, okej, ale oczywiście z góry tam w sobie zakładałem, że i tak tam nie pójdę. Ale moja żona mówi, nie, pójdziemy tam na ten ślub, bo ja muszę zobaczyć, jak w innych kościołach śluby wyglądają. To jest, ja mówię, ciekawiło, jak to jest ślub w innym kościele? Krótko przed tą sobotą, co był ślub, przepiłem bardzo dużą sumę pieniędzy, wtedy w zakładach pracy. Były jeszcze takie cudowne kasy, które nazywały się kasy zapomogowo-pożyczkowe. I wziąłem jakąś gotówkę, nie pamiętam, na co mieliśmy ją przeznaczyć, ale jednej nocy ją roztrwoniłem. Przywieziono mnie do domu. To wyglądało dramatycznie. Kiedy rano obudziłem się, miałem całą rękę obwiązaną bandażem, jeszcze krew przeciekała. Później zacząłem dowiadywać się, co się działo. Widziałem, że sytuacja jest bardzo trudna. I kiedy moja żona powiedziała, mieliśmy przecież iść na ten ślub do tego kościółka, to już tak dla świętego spokoju mówię, dobra, to pójdziemy. Jeszcze pamiętam, że ona pobiegła do sklepu i kupiła mi jakąś taką tanią marynarkę. Nawet tego nie miałem. I poszliśmy na ten ślub. Kiedy wszedłem do tego kościółka, ja z nikim nie chciałem rozmawiać, nikogo widzieć. Usiadłem w ostatniej ławce i tylko myślałem, niech to jak najszybciej się skończy. Wiecie, już delirka mnie brała, już mnie trzęsło, już pot mi leciał po plecach, mimo że to pomieszczenie wcale nie było dobrze ogrzane. Zaczęło się dziać, więc mówię, niech to jak najszybciej się skończy, gdzie pójdę, gdzie będę ratował swoje życie po prostu, nie? Gdzieś muszę wypić. I kiedy tak siedzieliśmy, skończyło się nabożeństwo. Pastor mówi, a teraz młoda para stanie tutaj na froncie z przodu, a wszyscy wy, zapraszam, podchodźcie i składajcie życzenia. Jako, że mieliśmy tam jakieś kwiatki, jakieś życzenia, więc żona mówi, chodź tu, staniemy i tutaj będziemy, złożymy im życzenia. Ja mówię, dobra, i tak, wiecie, tak stoję. I tak ktoś podchodzi, o Marku, chwała Bogu, tak, chwała Bogu. Wiecie, nie chciałem naprawdę z nikim ani rozmawiać, ani nikogo widzieć. Pamiętam, jak do kolejnej osoby podszedłem i on mówi, chwała Bogu, ja tak podałem rękę, chwała Bogu. I tak, wiecie, chciałem rękę zabrać, a on mi przytrzymał i musiałem na niego spojrzeć. Taki brat, on też dzisiaj już jest pastorem. I kiedy tak spojrzałem na niego, on powiedział, Marek, jak bardzo się cieszę, że jesteś z nami. I wiecie, tak na misia, tak mnie po prostu przytulił. Wiecie, tak się wzruszyłem, że musiałem wyjść na zewnątrz, popłakałem się. Oczywiście sobie tłumaczyłem, że woda wyłazi, że muszę jak najszybciej ratunku szukać. Ale to było coś takiego niesamowitego. Kiedy wróciłem z powrotem, stał tam pastor w pobliżu i on mnie zobaczył i mówi, Marek, co z tobą się dzieje? Przychodziłeś do kościoła, nie ma cię, co się dzieje? I wtedy bardzo już byłem szczery. Powiedziałem, pastorze, to wszystko nie ma sensu. To wszystko nie działa. Ja naprawdę bardzo potrzebuję pomocy. I
Wszyscy próbowali mi pomóc. Rodzina, lekarze. Ja sam próbowałem sobie pomóc. Brałem się w garść, silna wola. Chodziłem na spotkania. Ja nawet dla Kościółka i dla Pana Boga chciałem być inny i nic z tego nie wyszło. A on tak się uśmiechnął, mówi: Marek, wszystko jest w porządku. Posłuchaj, to nie ty masz zrobić coś dla Pana Boga, ale ty przyjmij to, co Pan Bóg zrobił dla ciebie. Ja w ogóle nie rozumiałem, co on mówi. Pytam się go, to gdzie tego Boga mogę znaleźć? Gdzie on jest? Na cmentarzu, w kościele? Gdzie tego Boga mogę znaleźć? I pamiętam, wtedy on wziął taki mały Nowy Testament i dał mi do ręki i powiedział tak: Marek, szukaj, a znajdziesz. A jak będziesz szukał z całego serca, otrzymasz objawienie. Te słowa mi się bardzo spodobały. Mówię: mądry gościu. Nawet nie wiedziałem, że on cytuje z tej Biblii te słowa. I wiecie, dał mi ten Nowy Testament. I ja wtedy po raz pierwszy w życiu zacząłem czytać Ewangelię. I przeżyłem szok. Bo ten Bóg w Ewangeliach był zupełnie inny niż ten Bóg, który był w mojej głowie. Wiecie, każdy z nas, myślę, że większa część z nas, a nawet możliwie każdy, gdybym zadał pytanie, czy wierzysz w Boga, to myślę, że większa część Polaków, większa część z nas powie: tak, ja wierzę w Boga. No właśnie, a powiedz mi coś o swoim Bogu, w którego wierzę. I wtedy co robisz? Zaczynasz mówić o pewnym własnym wyobrażeniu. Bo ja uważam, że Bóg. A więc ja miałem pewne wyobrażenie Boga. Jakie było wyobrażenie Boga, które ja miałem w sercu, w którego wierzyłem? Bardzo wierzyłem. To jest taki Bóg, który jest tak: zimny, surowy, zakazuje, nakazuje, karze śmiercią i posyła do piekła. To był mój obraz Boga z powodu tych wszystkich doświadczeń, na które nie potrafiłem znaleźć sobie odpowiedzi. Nagle czytam Ewangelię i widzę, że ten obraz Boga, który jest w moim sercu, nie ma nic wspólnego z obrazem Boga, który jest w Bożym Słowie, ale znajduje kogoś w Bożym Słowie, który pasuje mojemu wyobrażeniu. Tyle, że nie jest to Bóg, a jest to diabeł. To on przyszedł, aby niszczyć, wyrzynać, wytracać, aby doprowadzić człowieka do upokorzenia, do zniszczenia. Natomiast kiedy zacząłem czytać o Panu Jezusie Chrystusie, zobaczyłem, że on jest kochający człowieka. Że on kocha człowieka, tego najgorszego. On kocha dziwkę, którą przyprowadzają do niego. My tak mówimy, takim, teraz weźmy bardziej język poprawny ze względu na miejsce. Cudzołożnice, prawda? Nierządnice. Ale tak na co dzień. Mówimy zwykła dziwka, która się prostytuowała. Mało tego, ludzie złapali ją na gorącym uczynku. Wyobrażacie sobie, to jest upokorzenie niesamowite. I biorą ją za włosy prawdopodobnie, przyciągają do Jezusa. Prawo mojżeszowe mówiło jedno. Z powodu takiego grzechu jest tylko jedna kara. Śmierć przez ukamienowanie. I przyprowadzają i mówią tak: nauczycielu, mówisz, że jesteś Synem Bożym. A w zakonie jest napisane, żeby takie jak ona kamienować. A ty co mówisz? Pamiętacie, co Pan Jezus wtedy robił? On tak kucał i sobie coś pisał palcem po ziemi. I nagle, wiecie, tak kiedy oni tak żądają sprawiedliwości, oni nie żądają niczego innego. Oni żądają sprawiedliwości. Czy uważasz, że sprawiedliwość jest czymś złym? A więc sprawiedliwość to jest nagroda i kara. Nagroda za coś dobrego, a kara za coś złego. Zapłatą za grzech jest śmierć. Więc oni żądają sprawiedliwości. Należy ją ukamienować. Ty co mówisz? A Pan Jezus tak pisze i nagle patrzy na nich i mówi: jasne. A więc kto z was jest bez grzechu?
niech pierwszy rzuci kamieniem. My może do końca nie rozumiemy, dlaczego w tych słowach była taka moc, że ci ludzie zaczęli odchodzić. Co takiego Pan Jezus im powiedział, że oni nagle te kamienie zaczęli zrzucać i zaczęli odchodzić? Przecież On tylko powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech rzuci kamieniem. Wiecie, to byli ludzie, którzy dobrze Słowo Boże znali. I oni wiedzieli, że Pan Jezus cytuje pewną bardzo ważną prawdę. Zapłatą za grzech jest śmierć. Pytanie, za jaki grzech? Za każdy grzech. A Boże Słowo mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli. I profesor na uniwersytecie, i psychiatra, który w oddziale odwykowym pracuje, i ten człowiek, którego uważa za bardzo porządnego, on też nieraz znalazł się w miejscu, który nazywa się grzech. A zapłatą za grzech jest śmierć. A więc, chłopaki, podnosicie kamienie, ale tak naprawdę będziemy po tej egzekucji musieli egzekucję dokonać na każdej osobie. Jedyna osoba, która mogła nie być poddana tej egzekucji, to ten, który powiedział te słowa. Bo Słowo Boże mówi, że w Jezusie Chrystusie grzechu nie było. Jedyny. Ani prędzej, ani później. Jedyny. I dlatego oni zaczęli odchodzić. Wiecie, kiedy ja pierwszy raz czytałem tę historię, to już myślami wyprzedzałem sobie wydarzenie. Mówię, wow, to zaraz Pan Jezus sam weźmie kamienie i On tak dobrze, no, On jest sprawiedliwy. Jej kara się należy. Wiecie, jeżeli kogoś nie karamy za jego przewinienia, to jest bezprawie. Jeżeli nie zostajesz ukarana za swój grzech, to jest bezprawie. Dlatego też Pan Jezus musiał umrzeć. Przecież Pan Jezus nie umarł za swoje grzechy. Za nasze, On nasze grzechy, czyli tak naprawdę sąd na każdym z nas już się odbył. I to było na krzyżu, bo tam Pan Jezus nasze grzechy poniósł. Ale Pan Jezus wcale nie miał zamiaru jej kamienować. I mówi do niej tak, zacytuję. Niewiasto, nikt cię nie potępia? A ona mówi tak, nikt, Panie. I wtedy Pan Jezus powiedział coś, co mnie zupełnie rozwaliło. Mówi, i ja ciebie nie potępiam. Kiedy to czytałem, rozpłakałem się i mówię, Boże, a czy Ty możesz kogoś takiego jak ja nie potępić? Wiecie, ja nie miałem nic takiego dobrego do zaproponowania Panu Bogu, z czym mógłbym, wiecie, jeszcze Mu coś dać i powiedzieć, no zobacz, Panie Boże, ja kiedyś tam, no widzisz, nie jest jeszcze tak źle. Nic. Pamiętam, byłem w zakładzie pracy i tylko krzyczałem, Boże, jeżeli Ty jesteś, czy Ty mógłbyś również mnie nie potępić? Byłem sam, to pomieszczenie miało 9 metrów, to ono było mniej więcej takie jak te nasze mieszkanie. Tam była ta szafa, mówię o zakładzie pracy. Ja miałem wtedy taki niedzielny dyżur. Dyżur polegał na tym, że jakby były transporty, bo to były duże magazyny, to wtedy moim zadaniem było zadzwonić do jednostki wojskowej. Grupa żołnierzy przychodziła, aby rozładować je, aby nie było tak zwanego postoju osiowego, więc nic nie było, więc miałem taki czas dla siebie. I kiedy czytałem ten fragment, kiedy czytałem Boże Słowo, kiedy zobaczyłem, że ten Bóg, który jest opisany w Bożym Słowie, nie ma nic wspólnego z tym Bogiem, którego ja noszę w swoim umyśle, kiedy zobaczyłem tę historię, tę kobietę, której Pan Jezus mówi, ja ciebie nie potępiam, wiecie, rozpłakałem się, byłem zupełnie sam, więc nie musiałem kontrolować swoich emocji. I nagle taka przyszła wielka potrzeba do mojego serca. Klęknij i módl się. Wiecie, zacząłem bronić się przed tym. Zacząłem czytać. Ale ta myśl była tak silna, że ja czytam i nagle ja nie wiem, co ja czytam, bo ciągle ta myśl jest, klęknij i módl się. Pomyślałem sobie, no gdzie będę w zakładzie pracy? Zakład zmilitaryzowany, wartownicy tu chodzą, a ja tutaj klęknę, to powiedzą, ten to już odjazd ma totalny. Więc broniłem się przed tą myślą. Ale ona była tak silna, że w końcu wyszedłem na zewnątrz, zobaczyłem, czy nigdzie nie ma wartowników, wróciłem z powrotem, odsunąłem krzesło i tak klęknąłem przy tym biurku i mówię, Boże, jeżeli Ty jesteś, Ty widzisz moje życie. Tak zacząłem troszeczkę mówić, jak do Was swoje świadectwo.
I po chwili ktoś wszedł do tego pomieszczenia. Wiecie, ja byłem tak przerażony, że ktoś wszedł, że zacząłem na czworakach latać pod tym biurkiem i udawać, że coś mi spadło i czegoś szukam. Ale kiedy spojrzałem na drzwi, one były zamknięte. Ale ja przecież czułem, że ktoś wszedł. Nie wiem, ile razy, czy mieliście takie odczucie, że nagle ktoś wszedł. To się czuje. Nie widzisz, ale wiesz, że ktoś wszedł. Więc szybko wybiegłem na zewnątrz. Nikogo nie ma. Wróciłem z powrotem, zastanawiając się, co to było. Jeszcze tak dobrze drzwi domknąłem i znów klęknąłem i zacząłem modlić się. Tak właśnie modlić, ja nigdy się nie modliłem, więc mówić. I wtedy znów ktoś wszedł do tego pomieszczenia. Spojrzałem na drzwi, one były cały czas zamknięte, ale ja w jednej chwili, myślę, że to już była praca Ducha Świętego, zrozumiałem, że to jest Pan Jezus Chrystus. To całe pomieszczenie, gdyby miał najlepiej oddać, wypełniło się miłością, przebaczeniem, akceptacją. Jeszcze bardziej się rozpłakałem. Pan Jezus podszedł do mnie, a jedyne, co mogłem powiedzieć, to powiedziałem: Boże, ja nie jestem w stanie sam z siebie nic uczynić. Jezu, pomóż mi. Jezu, zabierz moją całą przeszłość. Jezu, wiedziałem, że w kościele modlą się słowami: zaproś Pana Jezusa do swojego serca. Więc powiedziałem: Jezu, wejdź do mojego życia, do mojego serca. Wiecie, ja dzisiaj nie jestem w stanie do końca odtworzyć dokładnie tych słów, bo to było naprawdę poruszające. I tak jak wczoraj, tak pięknie siostra powiedziała, że taka moc Boża na nią stąpiła, że padła na ziemię i tylko wyciągnęła ręce, nie oczekując, że ktoś ją podniesie. Niestety ktoś to uczynił. Ale to jest taki moment, w którym wszystko przestaje istnieć. Jestem tylko ja i Jezus. I ten cały ciężar zostaje ze mnie zdjęty. Wiecie, kiedy podniosłem się z kolan, kiedy zacząłem ocierać łzy całą twarz, kiedy spojrzałem na zegarek, właściwie już moja praca się kończyła, więc wybiegłem stamtąd, pobiegłem do tego garażu, gdzie mieszkaliśmy. Pamiętam z daleka, już wpadając, mówię do żony: kochanie, od dziś będzie inaczej, spotkałem się z Bogiem, Pan Jezus wszedł do mojego serca. A moja żona tak spojrzała na mnie i powiedziała: wiesz co, wyjdź stąd i w tych kłamstwach jeszcze na Boga się nie powołuj. Wiecie, ona miała rację. Przecież tyle razy, ile ja mówiłem: kochanie, teraz będzie inaczej. Ona przecież widziała, jak biorę malutkie dziecko na kolana i również łzy płyną mi z oczu, a ja do dziecka mówię: nigdy już nie będziesz widział tatusia pijanego. I kiedy ja mówiłem to, to ja wcale nie miałem zamiaru, żeby on zobaczył tatusia pijanego. Kiedy mówiłem to do mojego dziecka, moją całe serce, całą duszę, wszystko zaangażowałem, żeby tak się stało, ale niestety za każdym razem wracałem z powrotem do picia. Więc żona nie była w stanie nawet w to uwierzyć. Pobiegłem do moich kolegów. Myśleli, że delirium złapałem. Wiecie, Pan Jezus przyszedł, ja zacząłem im tak opowiadać. To jeden zaraz zaczął mówić, jak mu diabełki po rękach latały i chciały zegarek ściągnąć. No bo to były przeżycia. Pamiętam takiego Adama, on się zapił denaturatem, siedział w kącie i mówi tak: Marek, jak chcesz okraść Kościół, to powiedz nam wyraźnie. Poszedłem do mojej mamy. Pamiętam, wpadłem do mieszkania, mówię: mamo, masz innego syna. Z Panem Bogiem się spotkałem. Pan Jezus wszedł do mojego serca. A moja mama tak złożyła ręce, spojrzała i mówi: daj Boże dziecko, daj Boże. Wiecie, w tych oczach to wiary dużej nie widziałem. Bo tak naprawdę nikt nie był w stanie wierzyć. Moi kumple się śmieli, mówią: przejdzie ci to, ty już nie takich rzeczy się chwytałeś. Mieli rację z tym, przejdzie ci to. Bo przeszło na całą rodzinę. Rok później moja żona oddała życie Jezusowi Chrystusowi. Ten synek, o którym mówię, którego brałem na kolana, który się mnie bał, kiedy przychodziłem, już od kilku lat jest pastorem w tej chwili. W służbie we Wrocławiu jest, w jednym z kościołów. Bóg zmienił wszystko. Zaczęło się od tego momentu. I dni skupienia to jest taki czas, kiedy chcemy właśnie, żebyś mógł podjąć decyzję,
i rozpocząć nowe życie, żebyś miał taki dzień spotkania się z Jezusem Chrystusem. Mottem pracy kościoła, w którym jestem pastorem, brzmi tak. PKO. Nie wiem, czy z czym ci się kojarzy skrót PKO. Natomiast dla nas PKO, P, przeżywamy Boga. K, kochamy ludzi. O, opowiadamy Ewangelię. Przeżywamy Boga, kochamy ludzi, opowiadamy Ewangelię. I tym celem, dla którego mówię świadectwo, to nie to, żebyś coś więcej wiedział. Ja wczoraj zostałem ubogacony wieloma tu świadectwami, a więc dzisiaj słyszycie któreś z kolei. Wczoraj naprawdę ten wieczór był cudowny, dziękuję wam za te świadectwa, które mówiliście. Ale one mają pewien cel. Tym celem nie jest to, żebyś więcej wiedział o Bogu, bo wiedza o Bogu nie rozwiąże twoich problemów, ale byś mógł spotkać się z Bogiem i przeżyć Go w podobny sposób. Spotkanie z Bogiem uczyni, że już nigdy nie będziesz takim samym człowiekiem. Wiedza o Bogu tego nie zrobi. Wiedza da ci informacje, będziesz troszkę mądrzejszy. Tak jak jeden chłopak po naszym ośrodku skończył ośrodek, to później po knajpie latał z Biblią, chlał i pokazywał, gdzie co jest napisane i w ten sposób robił siebie mądrusia. Ale dalej prowadził przegrane życie. A więc to, że on coś wiedział i niektórzy mówią, wow, ale on wie. No i co z tego, skoro cały czas jest taki sam. Natomiast spotkanie z Bogiem nie pozostawi już ciebie takim samym człowiekiem.